Do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono w sumie 28 pomysłów. 18 z nich obejmowało zadania inwestycyjne, a 10 dotyczyło projektów z zakresu kultury. Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym i merytorycznym okazało się, że o ile do etapu głosowania zostaną dopuszczone wszystkie pomysły z dziedziny kultury, to trzy zadania inwestycyjne nie znajdą się na tej liście. Nie będzie to projekt na fontannę na osiedlu 25 lecia, nie będzie to projekt na plac zabaw przy ulicy Osadowej, bo tak jak powiedziałem, te dwa projekty są częścią tego szerokiego programu rewitalizacji. A ten trzeci projekt, który ma zbyt wysokie koszty eksploatacji, to jest bardzo ciekawy pomysł na, na, podziemne odpady, znaczy na podziemne pojemniki na odpady. Pełna lista projektów będzie opublikowana zarówno na plakatach, jak i stronie internetowej Urzędu Miasta. Plakaty będą umieszczone m.in. w miejscach do głosowania, które ma odbywać się przez 4 dni. Od 11 do 14 maja. Punkty do głosowania będą znajdowały się tam, gdzie rok temu, czyli najczęściej w szkołach i budynkach publicznych. Nowymi lokalizacjami będą punkty w kinie Etiuda, ośrodku Rawszczyzna oraz budynku Krzo. I z uwagi na to, że większość punktów konsultacyjnych, w których będzie można głosować jest w, w, w szkołach, to też zmieniliśmy godziny głosowania. Będzie można głosować od godziny 13 do godziny 18, tak żeby na przykład rodzice, którzy przyjeżdżają po dzieci, mogli w tym głosowaniu wzi wziąć udział. Natomiast co do samej y, tej czynności głosowania, to ona się nie zmienia, jak, y, znaczy, tak jak było w tamtym roku. W tym roku zasady głosowania także pozostają bez zmian. Głosować mogą jedynie mieszkańcy Ostrowca, którzy w dowolnym punkcie głosowania mogą poprzeć po jednym projekcie z listy zadań inwestycyjnych i kulturalnych. Zwycięskie pomysły poznamy najpóźniej do końca maja, a ich realizacja ma odbywać się do końca roku. Dodajmy, że w tym roku wysokość Ostrowieckiego budżetu obywatelskiego wynosi, tak jak w minionej edycji, 250 tys. złotych.